Tak więc ja cześć, siemano, z tej strony Rotek, a to jest kolejny odcinek z moich przygód na serwerze 2b2t.org. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku wyszliśmy na normalne kordy, gdzie był normalny świat z drzwami. Na początku tego odcinka zająłem się po prostu eksploracją nowego terenu, czyli skrzynki, drzewa, szukanie zwierząt. Okej, widzę tutaj jakieś skrzynki, więc myślę, że możemy do nich pójść. Jak to mówią? Nie wiem w sumie co mówią, ale... Skopujemy się pod wykratkę, jakby to była pułapka jakaś. Może nie kilofem, ale tego kobla może skopię. I zobaczę, co będzie w tych skrzynkach. Może Anusz uda się odnaleźć jakieś fajne itemki. Zobaczymy. A, bo to był spawner, ta? A ja się podnieciłem, że jakąś bazę znalazłem. To nie zła baza, no. To znalazłeś bazę, Patryczku. Realnie boli mnie to, że nie widzę żadnych zwierząt. A nie ukrywam, że przydałoby się jakieś zwierzęta znaleźć. Tam jakieś bloki leżą. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie spotkamy, że nikt nas tutaj nie zabije na kordach. Bo bym się chyba popłakał. Po jakimś czasie szukając kolejnych itemów, natknąłem się, sami zobaczcie na co, bo jest na co patrzeć. Ej, jakieś itemki tam leżą, czekajcie. O kurde, tam są jakieś itemki, proszę. Koksy tu leżały! Ej, ja im teraz... Jest... To jest świnka? Nie, to nie jest świnka. Ej, dwa koksy leżały na ziemi od tak. Co jest grane? Ej, mi szkoda tego koksa jeść. I do tej skrzynki, może coś tam będzie. Ty, dwa koksy... Jest dynia, ale ja ciasta dyniowego nie zrobię chyba. Co to jest? To jest shulker box. Co? Co to jest? Biorę tego shulkerboxa. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest moje. Protection, mending. Dobra, protection. Protection 4. Klata protection. Spodnie, tu nie ma protection. Na spodniach protection brakuje. Dobra, biorę byle jakie spodnie. Co tu się właśnie stało? Czy ja właśnie nie... Creeper? Ej, dynia sobie po... Znalazłem shulker boxa z pełnego setów. Tak, znalazłem takiego potężnego shulker boxa. To było naprawdę niesamowite szczęście. No i dzięki temu ustawiłem się do dalszej gry. Po zdobyciu tych itemków zająłem się szukaniem zwierząt, ponieważ miałem sety, miałem koksy, ale nie miałem jedzenia i po pewnym czasie nie mogłem nawet sprintować. Widzę coś na horyzoncie, widzowie. Zbierając jabłka, znalazłem coś na horyzoncie, zauważyłem. Coś tam zauważyłem, widzowie. To są chyba shulker boxy. To są chyba na pewno shulker boxy i właśnie po nie się udajemy. Nie, to są piecyki. A piecyki są puste niestety. Niestety tak. A myślałem, że to mogą być shulker boxy. Znalazłem zwierzę. Owieczka. Ile zwierzątek. Dobra, ja jestem ustawiony w tym odcinku. Ja spełniłem swój cel na ten odcinek. Niestety muszę je zabić. To jest nos, ja boję się potworów, żeby nie zabiły. Chociaż mam dobrego seta ogólnie, więc w razie byłam koksy, w razie byłam seta. Więc powinno być ok. Na razie sobie pozabijam te zwierzęta, żeby mieć jakieś itemy podstawowe. Gdy już zdobyłem trochę jedzenia, postanowiłem skopać się w dół do cave'u w poszukiwaniu diamentów, żelaza i tego typu surowców, aby łatwiej po prostu się dalej grało. Tak więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Aktualnie przepalam wszystkie swoje itemy, które zdobyłem w jaskini. Za chwilę udajemy się do najbliższego portalu, wchodzimy do netheru i lecimy na jeszcze dalsze kordy, szukać kolejnych baz z mocnymi itemami, a może stworzymy własną bazę? Zobaczymy, dajcie w komentarzu. Przypominam, że odcinki na tym kanale pojawiają się codziennie, także nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, do zobaczenia i naura widzowie!